Już! Witajcie ludziska bardzo serdecznie, oto jest kolejny odcinek gry Prince of Persia, Piaski Czasu, czyli pierwszej części z serii gier Prince of Persia od Ubisoftu. Wczytamy nasz profil w tamten i już przepraszam, ostatnio nie było odcinków bardzo długo, prawie rok, ale było to związane z tym, że miałem wtedy format komputera i po prostu musiałem zasuwać grę od nowa i przy okazji usunęło mi te zapisy, a nie chciało mi się od nowa jej przechodzić, więc w końcu się skusiłem, namówiłem po prostu takie coś, coś w tym stylu i wróciłem do gry Prince of Persia Piaski Czasu, ponieważ ten moment, od którego skończyliśmy ostatnio, to było zaledwie godzina, niecała gry, więc jak to zobaczyłem, że to niecała godzina gry, to postanowiłem, że już nagram. No więc skończyliśmy tutaj, prawie tutaj, tylko skończyliśmy prawie, że na samej górze, tam gdzie mamy teraz iść. No iść, książę, iść. No wbijaj. Dobra. Przez ten czas nie zapomniałem nic z tej gry. Przy okazji sobie przypomniałem, bo musiałem od nowa przejść, ale wszystko oczywiście pamiętałem. Dobra. Właśnie, jak mówiłem w odcinku The Saboteur, nie wiem dokładnie, czy pojawi się to przed tym odcinkiem, czy po tym odcinku, po tamtym, którym to mówiłem, co chcę teraz powiedzieć, ale jak na razie będą się pojawiały odcinki na przemian z Saboteur i Prince of Persia Piaski Czasu. Czyli jednego dnia The Saboteur i drugiego dnia Prince of Persia. Tak po prostu planuję to zrobić. I oczywiście Prince of Persia Piaski Czasu to jest jedna z takich krótszych części, właśnie jest ona najkrótsza, więc będzie mało, nie będzie zbyt dużo odcinków. Oj, w takim razie od razu po tym postaram się zacząć. W takim razie postaram się od razu zacząć Prince of Persia Duszę Wojownika, drugą część, która jest no nieco dłuższa, no znacznie dłuższa od tej części. Tylko teraz, czy tu mam iść, a tutaj mam jakiś taki jakby skrót, coś dla ciekawskich. Oj. Tam jest chyba takie pomieszczenie, które wypełnia mi życie. Troszkę chyba. Tak, bo już chyba dźwięki. Ogólnie mam nadzieję, że wszystkie dźwięki dobrze słychać, ale na wszelki wypadek jeszcze to pod głowę. A, jest na maksa. Dobra. Mam nadzieję, że nie będzie zbytnio cicho. Magia, dobra. Co do... Halo? Jest tu kto? Mam wrażenie, że już nie jestem w Azadzie. No raczej nie. Woda. Magiczna woda. Dobra, i się nagle pojawiliśmy tutaj i mamy wydłużony pasek życia, co jest, się bardzo przyda. Wcześniej... O Jezu. Po ścianie muszę powiedzieć. Wcześniej... Też chyba jakiś był, ale po prostu je ominąłem. Ale no, mi się wydaje, że wszędzie byłem, ale nie wiem. Chyba tutaj będzie szybciej. O Jezu. Świetnie. Świetnie, książę. Dobra. Szybko skaczemy.
prostu musimy przebiec po ścianie. No nie tak. O Jezu. Coś mi to nie wychodzi. Dobra, udało się. Szybko, szybko, szybko. Pięknie. Minimalnie. Dobra, i tam skończyliśmy ostatnio, tutaj chyba na tej półce. W takim razie teraz musimy iść tutaj, tylko się napiję wody, ponieważ... A nie. Ajo, cofnąłem czas. Dobra. Teraz musimy zrobić to szybko. Tylko ogarnę. Czy zdążę bez spełnienia czasu? No, chyba na chillu. Dobra. Dobra, biegniemy. Cholera. To sami ostatni piasek, kurde. No nie, sorry za moje fejle. Dobra. Dlaczego? Jezu. Hamska gra. Dobra, szybko, szybko! To już spadnę, bo nie mam sztylety z pusy. No jest nie, pusy. Nie, to też nie miało miejsca. Zacznę jeszcze raz. No to zacznij jeszcze raz, ale skąd? O, to dobra. No to kawałeczek tylko. O Jezu. Mamy przynajmniej full piaski. A jest. Czemu taka kamera dziwna? Wcześniej była inna. Skakuj, dobra, byle szybko to przejść. To... Okej. Dobra. No, tutaj skończyliśmy ten ostatni odcinek właśnie. Ale postanowiłem to przejść jeszcze raz do tego zapisu. Czemu nie? Dobra, mamy. Mamy czas. Lepiej chyba spowolnić czas. Będzie lepiej. My i bezpieczniej. No, no spoko. Czyli znajdę się w gorszej sytuacji. Okej, okay, pięknie. Musimy właśnie złapać tą Farę. Tą księżniczkę, którą tam Maharadzie, córkę, czy tak? O, chciałem skoczyć tutaj, to nie? Dobrze, że nic ten. Nie zacząłem biegnąć po ścianie. No co jest? No kurde! Okej. Do góry, come on. No okej. Po ścianie raczej chyba nie przebiegnę, mi się wydaje. No przebiegnę, przebiegnę. Dobra, spoko. O kurde! Jest, pięknie! Dobra. Tutaj będzie walka jakimś tak jakby bossem. Którym jest nasz ojciec niestety. Ten wielki. Musimy go załatwić niestety. Bo stał się bardzo zły. Ja nie wiem kompletnie go. Zapomniałem jak go pokonać. Bo muszę go po prostu osłabiać cały czas, nie go uderzać. Fara dostaje w ciry, muszę. Kurde, za taką. Tam jest oczywiście woda, więc jakby to. Kurde! Nie, nie może tak być. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Wstawaj szybciej, książę! Uciekamy do wody.
Biegnij, kurde, nie ogląda się za siebie. Dawaj, 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 dawaj. Nie wiem, czy się zdążę napić. To nie zdążę. Dobra, raz się zdążyłem napić. Nie dało mi to zbyt dużo życia. Z tego co pamiętam, jak będziemy bić jego pomocników, to po prostu oni i tak będą coraz nowi przychodzić. Musimy najpierw jego pokonać. Ale. Ci niebiescy są trudniejsi o tyle, że oni się chyba bronią. Albo jak na nich skoczymy, to oni nas odrzucą, więc... Jak tracisz życie? Więc możemy ich tylko atakować tutaj, stąd. No właśnie, widzicie właśnie, takie... Sprawa taka. Ona atakuje tego ojca, nie wiem, czy coś mu robi właśnie. No właśnie, ich jest coraz po prostu więcej, to więcej. No nie wiem, jakim cudem on to obrania. Zawsze miałem z nim problem. Ale staram się go jakoś, w jakiś sposób pokonać. Nie wiem jeszcze jaki. Bo nawet nie mam innych broni. Czy nie będę, czy będę miał inne, nie pamiętam już. Chyba nie, właśnie będę miał tylko to. Ewentualnie inny miecz, ale. To jeszcze nie wiem. Co za mną? Napij się szybko. Napij się! Ciulu. Dobra. Dobra. No w zasadzie? Chyba został tylko mi on. Bo nie, nikogo innego nie widzę. Jest, dobra, uderzyłem go. Okej, okay, okej. Okay. Spokojnie. Nie będę czekał, aż mnie zaatakuje. Chyba mogę bez tego. Dawaj, nie mam czasu. I jeszcze tylko z piasek sobie zbiorę, pozwól na to. Dziękuję bardzo. Dobra, powoli będziemy czekać też części. Dlaczego? Wiem, jak to jest stracić ojca. Części z ubrania. Ale straciliśmy. To nie był mój ojciec. No, nieważne. Dobra, tu mamy wizję kolejną. Będziemy mieli swoją towarzyszkę podróży. Jak widzicie. Zapisz grę. Tak, śmierć króla piasku. Czyli naszego ojca. Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Dobrze. Zostaw mój sztylet. Więc to tak mi dziękujesz za uratowanie życia.
Nie rozumiesz. Potrzebuję tego sztyletu, by odwrócić. By odwrócić to, co zrobiłem. Ty naprawdę masz mnie za głupca. Masz rację, będąc ostrożnym. Ale nawet walcząc dzielnie, nie zdołasz pokonać tego wroga. Piaski się rozszerzą, pochłoną. Wszystko. Słyszałam, że jesteś równie miły, co odważny. Proszę, uwierz mi. Pozwól mi znaleźć klepsydrę. To skarbiec sułtana. Jest na szczycie wieży świtu. Skąd to wiesz? Po prostu wiem. Chodź ze mną, skoro nalegasz. Ale ostrzegam, poruszam się bardzo szybko. Lepiej za mną nadążaj. Gdzie idziecie? Aha, dobra. Skażecie przez okno. No spoko. No będzie oczywiście pomagała, będzie strzelała od czasu do czasu. Dobra, musimy dostać się do tych drzwi. Ja się tylko napiję, bo straciłem trochę życia podczas walki z bossem. Bym prawdopodobnie zginął całkowicie, ale na szczęście tam była woda i mogłem się napić. O kurde, ona na mnie nie czeka. No nie. Czeka na mnie, ale trochę. I ty się o mnie martwiłeś? Że co? Że nie dotrzymam ci kroku? Osłaniam cię. Proszę, nie. Twoim obowiązkiem no. Nie uderzyć. Co jest? Czemu go nie przewróciłem? To ona mnie przewrócę, bo ona mnie bardziej wkurza. No, jeszcze jedna się pojawiła. No, czemu nie? Come on. Oj, o, dziękuję, pomogłaś mi bardzo. Najpierw tą, teraz z tego i najprawdopodobniej ostatni. Okej. A jeszcze, no oczywiście, czemu nie? Czemu nie? No się bałem, że trącę go piaskiem. Znaczy, że trącę go, że go zamrożę, ale na szczęście nie. Na razie nie będę tego używał. Oj, zeszło na dół. Uciekaj stamtąd! Wydaje mi się, że przydałaby ci się pomóc. No chyba strzelałaś, nie? To była do mnie dostateczna pomoc. Okej, okay, i ostatni, mam nadzieję. Wow. Dobrze, że nie wyleciałem. No i po walce. Co teraz? Teraz zapiszę grę. I skończymy ten odcinek. Tylko się tutaj jeszcze napiję. Oj, sorki za to. Dobra, tylko się jeszcze zapiszemy grę i będziemy kończyć odcinek. W takim razie ja wam już dziękuję za oglądanie. Oj. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. No i do usłyszenia w kolejnym. No, czekajcie tylko. Skończy się ta wizja. No to cześć.